Cześć wszystkim moi drodzy i witam was bardzo serdecznie w pierwszej części Uczmy się razem, czyli serii, w której będziemy wspólnie przechodzić sobie spokojnie przez koncepty przedstawiane na kanale The Inner Cycle Trader, oczywiście przez Michaela. Będziemy bazować bezpośrednio na źródle, bo nie wyobrażam sobie, żebym teraz tworzył tutaj jakieś tak naprawdę bohomazy na prezentacji w momencie, kiedy te materiały są całkowicie za darmo w sieci, już utworzone przez samego twórcę, więc po co wymyślać koło w tym wypadku na nowo. Natomiast problemem dla wielu może być oczywiście bariera językowa, stąd też będę starał się tłumaczyć większość slajdów, która będzie się tutaj, moi drodzy, wyświetlać. Będziemy spokojnie sobie przechodzić przez core content w tym wypadku, natomiast dzisiaj specyficznie zaczniemy od order blocków, ponieważ w poprzednim materiale nie kursu nieco już zagaiłem tematykę order blocków i fair value gapów, stąd też chciałbym zrobić to nieco bardziej profesjonalnie, przyłożyć się do tego nieco bardziej merytorycznie, tak aby przedstawić wam na bazie źródła, czym tak naprawdę są te rzeczy, które tylko tak pobieżnie zagaiłem w poprzednim materiale. Dlatego zaczniemy od order blocków, w przyszłym materiale skupimy się na fair value gapach, a później będziemy już spokojnie sobie przechodzić od początku, tak żeby tamtą część informacji zamknąć już, moi drodzy, pewnego rodzaju klamrą. Także, no cóż, mogę was tylko zaprosić, pamiętajcie, nic co tutaj zobaczycie czy usłyszycie, to nie są porady inwestycyjne. Zapraszam do wspólnej, moi drodzy, nauki, dla mnie w pewien sposób odświeżenia wiedzy, ale pewnie wiele rzeczy pominąłem oglądając to pierwszy raz, już tak naprawdę dobre półtorej roku temu, w momencie kiedy jeszcze tak naprawdę ten order block, którego, ten raczej materiał o order blockach, który widzicie, tego jeszcze nie było. Był materiał zupełnie inaczej przedstawiający te order blocki gdzieś pobieżnie bardziej. Cały czas zresztą mnie intrygowało w ogóle to, czym są order bloki w tamtym czasie, bo był taki moment, w którym ICT trzymał chyba teorię w ogóle order bloków troszeczkę jeszcze za zamkniętymi drzwiami, z tego co pamiętam. Stąd też chętnie przejdę jeszcze ponownie przez ten materiał, z którym tak naprawdę zaznajomiłem się już po poznaniu większości konceptów, które są na kanale ICT. Także moi drodzy, serdecznie was jeszcze raz zapraszam. Lecimy z koksem tutaj, moi drodzy, zaczynając od pierwszego slajdu i tłumaczenia. Reinforcing order block theory, selecting and avoiding. Czyli po prostu będziemy tutaj w pewien sposób sobie definiować to, w jaki sposób wygląda order block i w jaki sposób mamy go selekcjonować między innymi potencjalnymi order blockami i na co warto uważać. Tutaj będziemy mieli przykład wzrostowego order blocka, którego definicja brzmi mniej więcej w następujący sposób. Jest to najniżej położona świeca, która jest świecą spadkową i jej zakres ceny od otwarcia do zamknięcia jest największy między innymi świecami również spadkowymi i jest ona położona blisko tak naprawdę support level, czyli blisko wsparcia. I to ten element wsparcia jest tutaj, moi drodzy, najistotniejszy, dlatego że wsparcie tak naprawdę definiuje to, czy w ogóle dany order block ma w tym wypadku sens, bo jeżeli wsparcia nie mamy, to tak jak ktoś doskonale wytknął mi w moim poprzednim materiale, ta teoria może bardziej krzywdzić niż pomagać. Już nawet nie wspominam o tym, że samych order blocków jest sporo i później sobie tłumacząc następne materiały gdzieś w tej serii będziemy spokojnie sobie przerabiać te inne order bloki, takie jak na przykład breakery. Natomiast idąc dalej, moi drodzy, właśnie walidacja, czyli w jaki sposób teraz mamy określić, czy na pewno order block jest, no powiedzmy sobie, po prostu order blockiem, w tym wypadku bullish order blockiem, czyli order blockiem wzrostowym. No następna świeca musi zebrać jego high. I tutaj dosyć jest specyficzna sprawa, bo tak jak widzicie, tu nie ma knotów. Michael bardzo często pokazuje same body, sam korpus świecy na tych slajdach. No i tak naprawdę jakbyśmy mieli... I uwaga, to nie jest żaden na razie order block, to jest przykład tylko świecy. No, pamiętacie, że mamy tutaj w świecy open, high, low i close, czyli otwarcie, najwyższy punkt, zamknięcie, najniższy punkt. No i teraz, jeżeli wyłączymy sobie knoty, no to mamy tylko tak naprawdę otwarcie i zamknięcie. Michael bardzo często wspomina o tym, że knoty to jest tylko manipulacja i jego najbardziej interesuje otwarcie i zamknięcie się właśnie świecy. Pod wieloma względami, jeżeli chodzi o jego koncepty, to nie jest tak, że całkowicie on deprecjonuje wartość knotów, tylko po prostu chodzi tutaj o sam fakt użycia ich w kontekście na przykład order blocku w tym wypadku.
No bo tak jak widzimy, tutaj knotów w żaden sposób Michael nam nie pokazuje, bardziej właśnie skupia się na tym, aby wskazać otwarcie i zamknięcie w tym wypadku, mimo że tutaj pisze o tym, że walidacja występuje wtedy, kiedy high poprzedniej właśnie tej świecy, którą uważamy za potencjalnego order blocka, jest po prostu tutaj tak naprawdę zebrany. No i pytanie właśnie, czy chodzi tutaj o high w kontekście high świecy, czyli tak jak mamy tu bez knotami, czy high w kontekście open. Możecie dać znać, co o tym myślicie, bo sam szczerze mówiąc się na tym bardzo mocno zastanawiam. No i oczywiście, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób później chcemy wejść w tego order blocka, to znaczy chcemy najzwyczajniej w świecie mieć tutaj entry, czyli otworzyć jakąś pozycję, no to na retracementie. Tylko ważna jest tutaj kwestia tego, aby rzeczywiście, moim zdaniem przynajmniej na bazie gdzieś tam tego, co już się naoglądałem, to żeby ten wzrost miał jakiś sens, a nie był to malusieńki wzrost i od razu na retracementie się pakujemy. Zresztą zaraz sobie to pokażemy, tłumacząc oczywiście to wszystko, moi drodzy, dalej. Definiowanie ryzyka w wypadku tutaj wchodzenia w pozycję, wchodzenia na tym order blocku. No to istotnym jest, moi drodzy, to, że stop lossa chcemy położyć poniżej tego order blocka, a później, kiedy rzeczywiście już cena pójdzie w kierunku, w którym zakładamy, możemy w teorii założyć, że chcemy stop lossa przenieść do 50%, czyli tak zwanego tutaj min threshold, który ICT nam zaznaczy jako właśnie potencjalne miejsce na stop lossa w momencie, kiedy już cena zmierza w naszym kierunku, moi drodzy. Także z tymi 50%, no z tym bywa dosyć różnie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, co zdążyłem już zauważyć. I zwróćmy sobie uwagę na wykresie, gdzie możemy wskazać taki order block. Włączmy sobie tutaj nawet te knoty na ten moment. No i moim zdaniem świetnym przykładem jest tutaj ta sytuacja, no bo jesteśmy położone, jest tak naprawdę, jesteśmy tutaj blisko wsparcia, zebraliśmy konkretną płynność, o której będziemy sobie rozmawiać w następnych materiałach, czym ona tak naprawdę jest, czyli zebraliśmy tutaj konkretne tak naprawdę powód do tego, żeby zmierzać w drugą stronę, to jest wykres monthly na eurodolarze. Pamiętajmy, że rzeczy, o których ICT mówi, są fraktalne, to znaczy można je zauważyć na wszystkich interwałach bez problemu, na niektórych nieco bardziej precyzyjnie oczywiście. No i w momencie, kiedy jesteśmy tutaj w okolicy sensownego, moi drodzy, wsparcia, no to jesteśmy w stanie właśnie znaleźć takiego order blocka, który tu ma miejsce, czyli tak naprawdę w tym wypadku, moi drodzy, tak samo jak ICT wskazywał, jest to z definicji ostatnia świeca, która ma największy range tak naprawdę przed tym wzrostem, który tu tak naprawdę ma miejsce, ostatnia świeca spadkowa i możemy sobie zaznaczyć rzeczywiście gdzieś tam tutaj, a nawet zaznaczmy sobie całe body, moi drodzy, tego order blocka, żeby to nam w ładny sposób później rezonowało z tym, co widzimy na wykresie. No i tak jak widzimy, następna świeca, która się utworzyła, zebrała high z tego order blocka, czyli zebrała high z tej świecy, jednocześnie walidując tego order blocka. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, jak zawsze, czy ja to odpowiednio odczytuję, natomiast na bazie tego, co ICT tutaj pisze, no to tak by się to klarowało. Szczególnie, że tak jak widzimy później, cena bez problemu zebrała kolejną płynność, która tutaj ma miejsce, czyli zebrała tak naprawdę ten target, jednocześnie niestety w późniejszym czasie zawracając, bo tak naprawdę pytanie jest teraz takie, czy chcemy wejść bezpośrednio na tym retracementie, który dopiero będzie miał do tego order blocka i atakować tą płynność, czy, bo to bardzo ważne, chcemy od razu pakować się w order blocka na bazie tej trzeciej świecy, która definiuje nam i waliduje w ogóle tego order blocka, bo to jest dosyć istotne, że to entry techniques, o którym ICT tu pisze, czyli to wejście w tego order blocka, w teorii ma mieć miejsce dopiero, kiedy cena odleci. No tylko że bardzo często bywa tak, że moment, w którym ta cena już stąd odleci, to jest moment, który trwa naprawdę bardzo długo. No szczególnie tutaj na wykresie monthly poczekalibyśmy sobie tak naprawdę, moi drodzy, no
37 w tym wypadku miesięcy, żeby wrócić do tego order blocka, no troszeczkę byśmy poczekali, więc też widziałem później na innych materiałach i też będziemy o tym mówić, jak ICT wspomina, że możemy wtedy na niższych interwałach zauważyć pewne przesłanki do tego, ale tu nie będziemy już mieszać. Na razie skupmy się na tym, co pokazuje ICT na samym tutaj tak naprawdę na samym schemacie. No to mowa o tym, że musimy mieć retracement do tego order blocka, retracement, który nam pokazuje w pewnym sensie, że rzeczywiście cena chce zmierzać w tamtym kierunku, no wpadliśmy do tego order blocka rzeczywiście. No i możemy sobie zaznaczyć też 50% teraz tego order blocka, który tutaj się znajduje, więc to też sobie, moi drodzy, uczyńmy. 870, więc to będzie tutaj. Już sobie zaznaczmy, wyłączmy magnes 67870. Na razie sobie zaznaczmy to tak. No nawet może być to na czwórce, bez problemu sobie, moi drodzy, to później strzałkami przesuniemy i mamy 50% tego order blocka, czyli ten min threshold. No i tak jak widzicie, cena nawet nie zamknęła się w żaden sposób gdzieś tutaj poniżej, wpadła tylko knotami. No i ja mam tą pewnego rodzaju ten dylemat z tym 50% tego order blocka, bo jeżeli chodzi o zamknięcie się świecy, no to rzeczywiście bardzo często ładnie to wygląda. Te 50% mają w jakiś sposób dla mnie bardzo często, są przekonujące oczywiście, natomiast knoty często tych rzeczy nie respektują, stąd też nasze stop lossy, można się tu wstrzymać po prostu, wydaje mi się, z tym, żeby definiować gdzieś stop lossa, no gdzieś mimo wszystko do tych 50%, dopiero jak rzeczywiście cena stąd odleci tak naprawdę. No i patrząc na to z tej perspektywy, jak to wygląda po tym, kiedy rzeczywiście się tu zapakowaliśmy, no to spróbowaliśmy zaatakować ten wierzchołek tutaj, niestety się to nie udało. To jest perfekcyjny przykład w tym wypadku, że właściwie rozegrany order block, moim zdaniem przynajmniej, może nam nawet oddać tak naprawdę w momencie, kiedy zakładamy, że wchodzimy na początku order blocka i stop loss nawet na, no weźmy w tym wypadku całość tej świecy, no to tak naprawdę nawet jeżeli byśmy grali tutaj i nie byli w stanie zebrać high, które byśmy sobie życzyli, no to i tak mamy tutaj trade'a, który ostatecznie nawet jeżeli byśmy wyszli tutaj na tym fair value gapie, czyli coś, o czym będziemy mówić sobie nieco dokładnie w następnych materiałach, no to mielibyśmy 1 do 3,64, niemalże 1 do 4. To już wiadomo, jakieś parsiale tutaj można pozbierać, już jest to całkiem sensowny trend. I to perfekcyjnie pokazuje, że same order bloki mogą nam dać pewnego rodzaju fajne przekonanie o tym, co się może wydarzyć, nawet jeżeli nie znamy za bardzo dobrze kontekstu tego, co się wydarza. No bo jak popatrzymy sobie na lewo, no to widzimy tutaj, że tak naprawdę mieliśmy dosyć ogromny spadek przez długi czas, który wypełniliśmy, zrobiliśmy na nim retracement, czyli po prostu nic innego jak korektę. No i tak jak widzicie, mimo że moglibyśmy nawet tego nie znać, no to cały ten order block mógł dać nam po prostu jakieś sensowne w pewnym sensie wejście, więc na razie ma to jak najbardziej, moi drodzy, sens. No i tak jak widzicie, ICT to też pokazuje, że zebraliśmy tą płynność. Sprawdźmy sobie może jakiś tutaj w tym wypadku nieco bardziej, znajdziemy coś na niższym interwale, na przykład na 15 albo nawet na godzince. Poszukajmy sobie czegoś na godzince, czegoś, co w pewien sposób nam lepiej to zaprezentuje. Otóż to, moi drodzy, otóż na przykład właśnie to, czyli mamy jakiś, powiedzmy sobie, poziom wsparcia w tym wypadku, tak to nazwijmy, zebraliśmy tutaj tą płynność, no i de facto mamy ta ostatnia, moi drodzy, świeca, która została utworzona w tym wypadku, spadkowa, no, o największym range'u, no i tak naprawdę świeca ta kolejna dopiero zebrała jej high. No i tu właśnie ja się nad tym też grubo zastanawiam. Jak to z tym wygląda? Czy jeśli dopiero ta właśnie nie następna świeca, tylko na przykład trzecia świeca zbierze to w pewien sposób to open, to high, czyli ten najwyższy szczyt z tej świecy, to ma sens, czy musi ta, czy właśnie w momencie, kiedy tylko ta
pierwsza świeca po tym spadku to zbierze, czy mogą być te właśnie 2-3 consecutive candles, czyli dwie na przykład takie same świece. ICT kiedyś o tym wspominał, że można to w ten sposób gdzieś tam, to moi drodzy zakładać. No i tutaj de facto ja bym trochę tak to brał pod uwagę, że brałbym pod uwagę te dwie świece, moi drodzy, w tym wypadku, tak samo jakbym brał to, że te dwie świece mogą tutaj zebrać high z tych świec, no bo gdzieś prawdopodobnie na wyższym interwale jest tutaj pewnego rodzaju pewnie większy order block. Stąd też ICT później mówi tam dosyć dokładnie o płynności. No tutaj możemy nawet zwrócić uwagę tak naprawdę na nic innego jak na to, że jesteśmy tutaj przy tym poziomie w pewnym sensie wsparcia, które zebraliśmy, tą płynność z tego miejsca. No i tak naprawdę ta świeczka, ta malutka świeczka, tak jak widzicie, wpadliśmy do niej. To jest to, co pokazywałem w poprzednim materiale. Natomiast na H1 wygląda to, moi drodzy, właśnie w taki sposób, że no jak weźmiemy sobie te dwie świece w takim razie jako cały range tego order blocka, no to i przełożymy sobie je, no to bez problemu rzeczywiście z tego miejsca można antycypować później jakiś wzrost. No i kiedy dalibyśmy sobie tutaj w to dokładnie w taki sposób, że tutaj mielibyśmy wejście, a stop lossa na dole tego order blocka, no to w tym wypadku, czy nawet na knocie w tym wypadku, i atakowalibyśmy range poprzedni, no to bez problemu w tym wypadku bylibyśmy w stanie to osiągnąć na H1, mając trade'a 1 do 6. Oczywiście to są wszystko piękne przykłady na wykresie, który się już wydarzył. Oczywistym jest to, że w momencie, kiedy sytuacja ma miejsce na żywo, no to nie zawsze wygląda to tak pięknie. Popatrzmy sobie w tym momencie, moi drodzy, dalej, może na jakiś przykład, który tak perfekcyjnie tego, moi drodzy, nie pokazuje, chociaż no wydaje mi się, że tutaj zawsze wsparcie musimy brać jako minimum gdzieś te przynajmniej dwie świece, dwa takie miejsca, gdzie rzeczywiście ta płynność się tu, moi drodzy, zbiera. No i po prostu weźmy sobie pod uwagę na przykład to, że rzeczywiście tutaj te dwa idealne, te equal lows są uznawane jako w jakiś sposób wsparcie. No i w tym momencie poszukajmy sobie na H1 pierwszego order bloka, który by tu miał miejsce po zebraniu tych equal lows, więc byłoby to tak naprawdę znowu albo te trzy świece według teorii o consecutive candles, czyli wzięlibyśmy pod uwagę te trzy świece i na bazie tych trzech świec byśmy tutaj tak naprawdę szukali wtedy wejścia. No i moi drodzy, entry na górze tych świec, low na, znaczy stop loss na low tego order blocka, no i później poprzedni high, poprzedni range, jakby jeżeli mówimy o tym, że w ten sposób to widzimy, tak, czyli po prostu widzimy tutaj to na takiej zasadzie, no to zebraliśmy tutaj to, no i to byśmy atakowali tak naprawdę te szczyty z tego miejsca wtedy. No i znowu, w pewnym sensie po zebraniu tych idealnych equal lows się to bez problemu, moi drodzy, wydarza. Oczywiście to ma miejsce też dalej, no bo później znowu kolejno wpadamy, testujemy tego order blocka w pewnym sensie, tworząc, pozostawiając za sobą tak naprawdę, no chociaż nie wiem, czy następne rzeczy, bo de facto nie zebraliśmy tutaj żadnego, nie jesteśmy tutaj w pobliżu, chociaż no też pytanie, czy w momencie, kiedy już przerwaliśmy tą płynność, przerwaliśmy te tak naprawdę, znaczy przerwaliśmy, zebraliśmy tą płynność, no to tak naprawdę mówimy tutaj o tym wtedy, że no czy dalej jest to miejsce wsparcia? No wydaje mi się, że mimo wszystko dalej, no bo nie zamknęliśmy się poniżej tego. Widać, że cena bardzo mocno tutaj broni tutaj tych poziomów, więc dla mnie jest to bez problemu uznawane w dalszym ciągu za wsparcie. Dobrze, moi drodzy, lecimy sobie tak naprawdę dalej z tym, co Michael nam tu prezentuje, czyli liquidity-based bias. I to jest dokładnie to, o czym wspominałem kiedyś w przypadku tej matrioszki, o której wam opowiadałem, że wykres jest struktura ceny na wykresie jest fraktalna, stąd też każdy wyższy interwał będzie brał i po prostu zżerał w pewien sposób niższy interwał i będzie nam definiował to, co się po prostu, moi drodzy, wydarza. Miesięczny będzie gdzieś sterował w pewien sposób weekly, daily, 4 H4 i tak dalej. No bo skoro zakładamy, że na daily widzimy to,
Na daily daję przykład, dlatego że tam pierwszy raz wam to przedstawiłem, że zbieramy high albo low z poprzedniego dnia i to się wydarza praktycznie cały czas i bardzo rzadko zdarza się świeca, która jest gdzieś tym inside candle, tak jak ta tutaj, to następna już bez problemu sobie daje rady. I to się wydarza na wszystkich, moi drodzy, świecach. To się wydarza na weekly, to się wydarza na H1, to się wydarza na 30-minutówkach, to się wydarza na każdych świecach. Stąd też jest to dla mnie było takie istotne, żeby przedstawić wam to w niekursie, bo to są tak naprawdę rzeczy, które widzimy naocznie, mamy tu i teraz, no nie? I dzięki temu jesteśmy w stanie zrozumieć, że jak jesteśmy w stanie pojąć, że nawet monthly, nawet wykres miesięczny ma tą samą zasadę, to zwracamy na to uwagę i dzięki temu jesteśmy w stanie budować sobie jakieś przekonanie. I tutaj tak naprawdę Michael pisze o biasie. Bias to dla mnie jest nic innego jak nastawienie do rynku, czy nastawiamy się byczo, czy właśnie nastawiamy się na spadki. No i tutaj pisze w dosyć sposób oczywisty. Jeżeli na przykład mamy monthly bearish, weekly bearish, daily bearish, no to intraday charts for hour and less will be correcting or retracing higher. This is where you anticipate the market to enter a premium and seek buy side liquidity to sell. Czyli jeżeli na przykład mamy nic innego jak to, że rynek jest tutaj spadkowy, w pewnym sensie bias nam pokazuje, że monthly jest bearish, weekly jest bearish, daily jest bearish, no to na przykład na H4 możemy zobaczyć pewnego rodzaju wzrosty, które są niczym innym, tylko korektywnym zachowaniem w stosunku do tego, co robią wyższe interwały. I docelowo musimy szukać właśnie wtedy mimo wszystko spadków na tych korektach i protective buy sub rates or returns to the very short order blocks or fair value gaps. No, czyli cena po prostu wtedy powraca do tych order blocków, tylko do bearish order blocków, bo to też trzeba zaznaczyć, że to, o czym my na razie sobie mówiliśmy, to bullish order bloki, no bo tak jak widzicie, narracja tutaj ceny jest taka, że lecimy dosyć mocno do góry, dlatego nawet nie patrzę z perspektywy bearish order blocków, bo narracja tutaj no, ma duży, ale to naprawdę duży kontekst, mimo że tak jak widzicie, w teorii moglibyśmy sobie poszukać tutaj gdzieś miejsca, w którym mieliśmy odwrotną sytuację. Nie wiem, czy na H1 będziemy coś takiego mieć. Tutaj gdzieś na H1 sytuację, w której rzeczywiście byliśmy gdzieś mocno, o, tu mamy początek tych wszystkich spadków i wydaje mi się, że to będzie dosyć dobry przykład. No i moi drodzy, tym przykładem może być tak zwany ride na te, w tym wypadku, tak jak tutaj Michael pisze, poczekajcie, tak, protective buy stop rates or returns to bearish order blocks, czyli ride na te zlecenia, na tą płynność na razie, tak to o tym mówmy, która zostaje zebrana, tworząc w ten sposób tutaj tego order blocka, no tylko, że jakbyśmy mieli popatrzeć, kiedy tu wrócimy, no to tak właściwie nie wróciliśmy tu do tego miejsca przez bardzo długi czas i na razie raczej nie spodziewamy się tego, że chociaż czekajcie, nie, właściwie jesteśmy tutaj, poczekajcie, widzicie, musimy sobie to sprawdzić dokładnie, gdzie były te dziady małe. Tak jest. No. No i w tym wypadku na przykład, mimo że można uznać to za jakiś sensowny element wsparcia, a raczej oporu, który został zebrany jako tak zwane buy stops, no to mimo wszystko cena nie zdecydowała się tu w żaden sposób zareagować, tylko przeleciała przez tego order blocka, no który w teorii no przecież się tu utworzył. Nawet z tego miejsca po zebraniu tych, powiedzmy sobie szczerze, relative equal highs, które mają tutaj miejsce, no czasami one będą wyglądać w ten sposób, nie będą zawsze wyglądać tak idealnie, prościutko, no to moglibyśmy w ten sposób tego order blocka tutaj szukać, no według teorii o spadkowym order bloku. Stąd też ja uczulam tu na to, aby zwracać uwagę, moi drodzy, że te teorie o order blockach, one fajnie wyglądają w momencie, kiedy się je tak ładnie pokazuje. Natomiast w momencie, kiedy przeglądamy tak naprawdę to, jeszcze sobie niższe interwały popatrzmy, nie? Kiedy mamy taki fajny trend, który jest konsekwentny, tak jak tu od dłuższego czasu jest konsekwentny euro-dolar, no to rzeczywiście ładnie można te rzeczy gdzieś wskazywać. Natomiast ostatecznie tak naprawdę rzecz biorąc, no to wiecie, no to wskazanie tego na czymś, co się wydarzyło, jest dużo prostsze niż wskazanie tego tu i teraz, moi drodzy. Więc tłumacząc tak naprawdę to, o co całym tym jeszcze raz chodzi w liquidity-based bias, czyli biasie na bazie płynności,
płynności. Sęk po prostu w tym, że jeżeli mamy trend właśnie wzrostowy, w tym wypadku no to szukamy do tego, aby cena powracała do fair value gapów, o których będziemy mówić, czy o tak naprawdę do zebrania konkretnych tych low, czy też po prostu szczytów, czy też dołków, czy właśnie tak naprawdę zebrania wzrostowych order bloków, wpadnięcia do nich i tak dalej, czyli po prostu jeżeli, no naturalnym jest to, że to, co, o czym Michael tutaj tak naprawdę mówi, że jeżeli mamy trend wzrostowy, no to logicznym jest to, że chcemy pakować się na tych korektywnych zachowaniach, nie chcemy łapać tych górek, stąd też musimy w jakiś sposób te korektywne zachowania wyłapywać, no nie? I w jakiś sposób je definiować. I tutaj mogą właśnie się te order bloki w tym wypadku, moi drodzy, przydać. Lecimy sobie tak naprawdę dalej, jeżeli chodzi o bullish, no to tutaj odwrotna całkowicie sytuacja, więc to jest naturalne, no może szybko tylko przelecimy, że jeżeli po prostu monthly jest bullish, tak jak właśnie w przypadku euro-dolara, monthly jest bullish, weekly jest bullish, tutaj moi drodzy daily jest bullish, no to w tym wypadku jeżeli trzy timeframe'y wskazują na wzrosty, te wyższe, no to na H4 szukamy korektywnego zachowania właśnie w stronę tutaj spadków, na bazie których się po prostu pakujemy, czyli przykład właśnie z tego miejsca, ten malutki tutaj order block, no można go w pewien sposób wziąć, no pytanie właśnie tylko, czy to jest order block wtedy w tym wypadku, czy to jest order block, no w pewnym sensie cena najbardziej zrespektowała to malutkie, tego maluszka tutaj, no bo weźmy sobie pod uwagę, że Michael pisał na początku tego materiału, że jest to o największym zakresie. No i teraz pytanie, czy mowa właśnie w tym wypadku o tym, czy mowa o tym maluchu, który tutaj się znajduje przed tak naprawdę tymi wzrostami? No nie wiem. Możecie dać znać w komentarzach, moi drodzy, co o tym myślicie. Lecimy dalej. No i tutaj już Michael również prezentuje przykład, że tak jak widzicie zebraliśmy jesteśmy blisko jakiegoś po prostu wsparcia, zebraliśmy tak naprawdę tą wewnętrzną tutaj płynność, mamy co atakować do targetowania, mamy tutaj te equal highs, które możemy po prostu wtedy targetować, zebraliśmy tą płynność, no i atak wtedy na drugą stronę i wskazuje on na to, jak ten order bloki właśnie tutaj się po prostu, moi drodzy, tworzą, czyli w jaki sposób, tak jak tam zaznaczyliśmy, to po prostu wygląda. Serdecznie Was zachęcam do tego, żeby sobie oczywiście też przesłuchać to, w jaki sposób tu gdzieś Michael operuje tak naprawdę tym językiem i opowiada o tym, bo znacie już teraz jakąś podstawę, jesteście w stanie sobie spokojnie gdzieś po prostu tych rzeczy wyszukiwać, jesteście w stanie sobie spokojnie te rzeczy oglądać w przypadku właśnie tego materiału. No tutaj mamy też fajny przykład na weekly, właśnie jak ta świeca mogła też posłużyć właśnie za order blocka w tym wypadku. Pytanie, czy to właśnie weźmiemy sobie pod uwagę tą świecę, która tu ma miejsce jako order blocka w takim razie, czy bierzemy tą, no bo to troszeczkę nie jest tu moim zdaniem sprecyzowane. Tego mi tu najbardziej brakuje. Czy koniecznie, co w wypadku właśnie, kiedy mamy kilka takich świec, które się tu nabudowywują, czy całość tego miejsca jest order blockiem i tak dalej, no bo de facto później my zebraliśmy low tej świecy, więc nie wydaje mi się, żeby ta świeca była order blockiem, raczej bym tak naprawdę nazwał, jak już to gdzieś tutaj to body, albo w ogóle no po prostu całą tą świecę, biorąc pod uwagę nawet te knoty i tak dalej, no i gdzieś moglibyśmy wtedy atakować tamtą płynność. Moi drodzy, cóż, to będzie tyle w tym materiale. Tak jak widzicie, te materiały, które ICT pokazuje w core contencie, one bardzo często są potraktowane w taki sposób, uważam, ja szczerze to powiem, powierzchowny. Uważam, że można ten temat rozwinąć, będziemy go rozwijać w następnych materiałach, natomiast chodziło mi o to, abyśmy przeglądnęli sobie taką podstawę na temat właśnie tego order blocka i order bloków, bo no jest to po prostu dosyć istotne, aby zamknąć klamrą tematykę, którą sobie już rozpoczęliśmy. Serdecznie Was zapraszam do komentowania, serdecznie Was zapraszam do tego, abyśmy sobie po prostu wspólnie tutaj dyskutowali na ten temat. Ja na żywca też starałem się te rzeczy wynajdywać na wykresie, bo tak jak mówię, to wszystko ładnie wygląda, kiedy ktoś też robi prezentację na temat, wiecie, tego, jak się zachowują fair value gapy, czy też jak się zachowują order bloki i tak dalej, to ładnie wygląda na
prezentacjach. Natomiast jak przychodzi co do czego, to niektóre będą respektowane, niektóre nie będą respektowane, również nawet w okolicach wsparcia. Jest wiele YouTuberów, którzy sprawdzają te koncepty i też mają pewnego rodzaju wątpliwości. Ja nie mówię, że mam wątpliwości, bo wielokrotnie te rzeczy mi pomagają, tylko po prostu raczej byłbym daleki od powiedzenia, że są one perfekcyjne. Bardziej one są w stanie nam pomóc i zwiększyć naszą przewagę, może tak bym to nazwał, ale nie brałbym ich jako wyrocznie, która sama w sobie da nam cokolwiek zarobić. Trzymajcie się, moi drodzy, bądźcie bezpieczni, cześć.